Lech Wałęsa oraz cała jego rodzina mają za sobą naprawdę trudne chwile. Wnuczka byłego prezydenta przeszła bowiem bardzo poważną operację serca. Ojciec 8-miesięcznej dziewczynki, Jarosław Wałęsa, przekazał opinii publicznej nowe informacje na temat jej stanu zdrowia. Lech Wałęsa od lat uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych polskich polityków. Działacz często i chętnie podkreśla, że jedną z najważniejszych wartości w jego życiu jest oczywiście rodzina. Kiedy więc jego wnuczka zmuszona była przejść bardzo poważną operację serca, były prezydent niezwykle się bał, o czym opowiedział zresztą w szczerej rozmowie z mediami. Lech Wałęsa martwił się o wnuczkę podczas operacji. Ojciec 8-miesięcznej Lei przekazał już jednak opinii publicznej, że skomplikowany zabieg przebiegł zgodnie z planem. Podziękował za wsparcie, które otrzymywał on sam oraz jego bliscy. Jak przyznał, przed dziewczynką jeszcze długie leczenie, jednak wszystko zdaje się podążać w dobrym kierunku. Kochani przyjaciele, dziękuję Wam z całego serca za wszystkie wyrazy otuchy i wsparcia, jakie płyną do naszej rodziny od kilku dni. Dziś z ulgą mogę powiedzieć, to co najgorsze, już za nami, napisał Jarosław Wałęsa na swym koncie na Instagramie. Nasza kochana córeczka jest po operacji i choć teraz czeka nas jeszcze rekonwalescencja, to z nadzieją patrzymy w przyszłość. Bardzo dziękujemy lekarzom z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu za opiekę, dodał także wyraźnie zestresowany jeszcze trudną sytuacją syn byłego prezydenta. Ostatecznie Jarosław Wałęsa zdecydował się także w bardzo pozytywny, ciepły sposób wypowiedzieć na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W kontekście dużych kontrowersji, które rozpętały się po ostatnim finale zbiórki, były to bez wątpienia niezwykle ważne, wyraźnie wybrzmiewające słowa. Dziękujemy też Fundacji WOŚP, której serduszka widzieliśmy w szpitalu na każdym kroku. Niech gra do końca świata i o jeden dzień dłużej. Zakończył swój post ewidentnie poruszony Wałęsa. Obecnie cała rodzina byłego prezydenta ma nadzieję na to, że dalsze leczenie malutkiej Lei przebiegnie zgodnie z planem. Do bliskich Lecha Wałęsy spływa z całego świata wiele pozytywnych życzeń, które podtrzymują ich bez wątpienia na duchu w tych trudnych chwilach stresu i strachu.